Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak tworzę pewną pracę, która też trochę chodziła mi po głowie, chociaż w sumie z trochę innym przeznaczeniem, ale w końcu postanowiłem inaczej, a to z tego względu, że zacząłem się bawić trochę masą samoutwardzalną. Dostałem też od znajomej foremki. Pokażę. Foremki. Fajne. Różne, które sobie będę ich odbijał, przynajmniej tych, które tam najbardziej mi się podobają, chyba najbardziej ta, co nie. I tak właśnie postanowiłem zrobić pudełko właśnie z przeznaczeniem na te odbitki, jakkolwiek je zwał, właśnie z tej masy, z tych foremek. I właśnie ja na to pudełko też pójdą właśnie niektóre z tych wzorów. Zaraz Wam pokażę, które, ale najpierw Wam pokażę pudełko. Pudełko. Takie jakieś, wcześniej już się malowałem, ale w sumie nie byłem pewny, że tak powiem, na co je przeznaczyć, jak je w ogóle wykonać. W środku mam już trochę właśnie tych foremkowych odbitek. Jak chociażby jakieś właśnie listki, takie właśnie bardziej z flory właśnie listki, jakieś tam tutaj takie fajne, chociaż małe trochę, takie guziczki. Co tu jeszcze tutaj taki fajny, duży jest. To jest że tak powiem, mój własny twór, a zrobiony za pomocą foremek do ciasta. Więc ja po prostu różnie nacinając tymi foremkami o różnych kształtach będę tworzył też takie różne swoje formy właśnie jakieś. To wszystko odłożymy. I tak samo to pokazywałem Wam zdjęcie na Facebooku. O. To są odciski właśnie z tej łyżki. Prawda? W sumie z drugiej strony też mam fajny wzór, więc można by pomyśleć. Ktoś mi proponował właśnie, żeby zrobić taką muszlę z perłą. I chyba tak zrobię. No ale już z tych nie, bo one są zastygnięte. Ale właśnie to by był dobry pomysł, żeby później jeszcze tutaj odbić właśnie ten wzór z tej strony łyżki. No i fajne, bardzo fajne są tutaj też te truskawki. Bardzo fajnie one wyglądają. No, także będę chciał zrobić takie pudełko właśnie na te właśnie wszystkie masowe wytwory. Już tak trochę przemyślałem w sumie tą okładkę, to wieczko. Użyję do tego takich właśnie paprotek i listków. No, także tutaj będzie, że tak powiem, taki motyw liściasty, a na dole będą paprotki. No i będę kombinował, jak to zrobić w miarę bezproblemowo. Efekt końcowy mniej więcej już wiem, jaki bym chciał osiągnąć, a jak z tym będzie, to zobaczymy. Na razie oczywiście muszę pomalować na biało to pudełko. Nie będę oczywiście malował tutaj tego miejsca, ponieważ później ono się będzie z trudem zamykało. Także będzie tylko na razie w całości. Mam tutaj takie fajne gesso, które niedawno kupiłem od Deco Art Media. Całkiem fajne, trochę gęste, ale też takie właśnie fajnie się rozprowadza, takie smoothie, jak ja to nazywam, co nie? Więc tak weźmy pędzel. Tak, trochę to tutaj się postarzyło, bo jakiś czas temu to dopiero malowałem. Czy aż. I teraz przemalujemy to wszystko na nowo.
Użyję maski z pastą strukturalną. Okay. Pasta strukturalna renesansu, a maska Fertini Arts, też o takich wzorach jak gdyby roślinnych. Czyli będzie taka pudełko o roślinnych wzorach. Chyba wszystko dobrze wyschło. Zamykamy. I zobaczmy. To pudełko jest lekko wpukłe tutaj. Może być ciężko przy samych krawędziach nałożyć tą maskę. Ale to jeszcze zobaczymy. Użyję do tego... mógłbym użyć szpachelki, prawda? Ale użyję do tego takiego pędzla, który fajnie się sprawdza, tylko akurat w przypadku tej pasty strukturalnej to jest mały słoiczek i nie mogę tej większej szpachelki używać, więc muszę małej niestety. Całkiem nieźle tutaj, może trochę gdyby się lekko zepsuło, ale ogólnie wzór się odbił całkiem ładnie. Dobra, teraz zrobimy krótkie cięcie i pójdę umyć maskę i pędzel, a później będę kontynuował. No najpierw jeszcze trzeba wysuszyć wzór, także na razie. Ok, podsuszyłem trochę tą maskę, co prawda ona jeszcze trochę w niektórych miejscach nie wyschła, bo trochę gruba warstwa się nałożyła, ale no i ten motyw w środku jak gdyby jest najbardziej wyraźny przez to właśnie, że to wieczka, ta góra jest taka wpukła, prawda? No, ale nie źle, bo tu wiele miejsca zapełnimy właśnie tymi różnymi roślinami właśnie z tej masy. Do tego dojdą jeszcze media, które pokolorują to wszystko. Także tak sobie wybrałem na motyw przewodni, jak gdyby trzy kolory zielone. Czy może w takich odcieniach, prawda? I tak, to będzie Lindy Stamp Gang Starburst. O nazwie Deep Dead Gorgeous Green. I razem z tym będę to razem mieszał Distress Spray Stain. I to się nazywa ten kolor Move It Lawn. To już mój drugi ten spray. On, bardzo fajne są te kolory i bardzo fajnie się mieszają z innymi produktami. Natomiast po bokach, tutaj tylko po tych krawędziach dam też sprayem Lindys Moonshadow Mist o nazwie Tawny Turkus. I on będzie tam tak na rogach dosyć fajnie opalizował, ponieważ będzie jego większa ilość i on wtedy jak wysycha, to jest taki fajny opalizujący. I teraz tak pomyślałem, że dół tego pudełka, czyli ta podstawa, będzie w brązie i to jest Rainbow Color Aeda Paint brązowy. I zobaczymy, jak to będzie. A tu jeszcze mam taki jeden ukryty tajnik, jak gdyby, z którego jeszcze nigdy nie korzystałem i w sumie to już by była pora właśnie, żeby też go użyć. Ale najpierw przyklejmy te nasze formy. Te nasze paprotki i liście. Użyję do tego gel medium. No, w sumie to już mi nic zostało z tego opakowania. Gel medium Fertini Arts matowe. Świetne, o świetnej konsystencji. Fajne właśnie do klejenia różnych rzeczy. Weźmy sobie jakiś tutaj pędzelek. No chodź do mnie. Dobra, i będziemy kleić właśnie te paprotki.
Może tak nie do końca, żeby one, że tak powiem, te boki lekko odstawały, bo ta masa po wyschnięciu ona się lekko, że tak powiem, ta masa po wyschnięciu lekko się podsusza i zaokrąglają się lekko te krawędzie, no zależnie oczywiście od wzoru. Ok, jeszcze przypomniałem sobie o tym moim tajnym składniku, jak gdyby. Teraz spróbuję to otworzyć tylko. Jestem ciekaw, jak to się będzie zachowywało właśnie ze sprayami. To są floki, czyli takie jak gdyby drobinki, a w sumie nawet nie wiem, czy to też jest dokładnie to samo, ponieważ w każdym razie to są takie. To są takie włókna, takie drobinki i spróbuję to po prostu za pomocą gel medium nałożyć trochę tutaj między tymi choinkami. Ok, myślę, że już dobrze wyschło. Jak widzicie, założyłem rękawiczki, ponieważ te farby, których używam, dosyć mocno, że tak powiem, brudzą i ciężko później się z nich domyć. Oczywiście to nie znaczy, że cały czas, no tak robię, też nie, zapominam się i później muszę domywać te ręce, także, ale lepiej tak się zabezpieczyć. I teraz tak, z tych dwóch właśnie zielonych, czy tej mgiełki Lindis i Distress Stain, użyję najpierw Distress Staina. On nie ma żadnych tam takich drobinek opalizujących, ale ma tak bardzo fajny kolor. Będę psikał tak po całości, później i tak dopiero, że tak powiem, dół będę tym brązem kolorował. Zobaczcie, jaki fajny kolor. Świetny, co nie? Teraz trochę to podsuszę. To wszystko teraz lekko pływa. O, jest lepiej. No to suszymy. Ogólnie tak to wszystko wygląda. Nanoszenie jakiejś warstwy mediowej, suszenie i tak w kółko, także no niestety tego nie da się uniknąć. Dobra, i teraz niedużą warstwę użyję właśnie tej mgiełki opalizującej już Lindy. Zobaczcie, że ona tutaj ma właśnie ten pigment, który dopiero trzeba rozpuścić poprzez wstrząsanie.
Najlepiej by było, jeśli wrzucić tam kulkę, ale jakoś o tym zapominam za każdym razem. Wtedy ta kulka uderzająca ten pigment szybciej ją spuszcza. No i teraz widzicie już. Także dodaliśmy trochę temu wszystkiemu opalizującego efektu. Ok, żeby podkreślić trochę te roślinki, bo one teraz dosyć mocno się z tym całym tłem zlewają. Użyję właśnie tej migiełki Moon Shadow Mist. To jest Tawny Turkus. Też przy okazji dodając trochę opalizujących tych pyłków. I żeby lekko je wyróżnić od tego tła, prawda? Żeby ta praca nabrała przestrzenności. Chciałem zostawić pudełko do przesunięcia na całą noc, ponieważ jak mi się to często zdarza, trochę przesadzam z mediami, ale no nie, to chyba tak to jest, jak chce się po prostu nadać trochę kilku odcieni, jak gdyby jednego koloru czy kilku, i to musi naprawdę dobrze przesunąć, chyba że ja na przykład nie robiłem tak, że zbierałem ten kolor na przykład papierem na przykład, ręcznikiem papierowym, ale czasem tak robię, ale to akurat tak zostawiłem, żeby to jednak, że tak powiem, było to nasycenie kolorów duże. I teraz jak widać, tutaj jest właśnie użyty ten ciemniejszy, ta ciemniejsza zieleń Moon Shadow Mist Tawny Turkus. I specjalnie zostawiłem właśnie, żeby było większa jej nagromadzenie tutaj na brzegach. Może ona jakoś tam mocno tak nie opalizuje, bo być może trochę się gryzła z tymi dwoma poprzednimi farbami, ale tutaj widać ładnie, jak opalizuje ta powierzchnia dzięki temu właśnie mgiełce Starburst Drop Dead Gorgeous Green. Może jaka nazwa dziwna. Także tak to teraz wygląda i teraz będę chciał się pobawić trochę woskami opalizującymi i teraz wam pokażę moje woski. A tak wygląda mój ręcznik. Moje woski trzymam w takim opakowaniu, jeszcze nieukończonym tak naprawdę, pudełku, prawdopodobnie po cygarach, kupione kiedyś tam na giełdzie. Także w takim stylu steampunkowym. Tu jest naklejona gaza. I tak na razie kombinuję. Tu fajny taki szyld metalowy znalazłem. To jest tekturka, też kolorowane tymi woskami. I tutaj są moje woski właśnie. I tutaj będę chciał na pewno trochę tą zieleń wyróżnić. Jeszcze jedną zieleń, czyli będą tak naprawdę cztery kolory naniesione. Tutaj mam taki wosk miętowy, Graceful Mint. To na pewno użyję. Teraz może dodamy też coś złota, Golden Light. Mhm.
Co by tu jeszcze? Może tą krawędź jeszcze wyróżnimy na przykład jakimś ametystem albo ametyst albo viola, cheek viola. One mają takie, trochę różnią się intensywnością te woski. Chyba wezmę ametyst. A na tą dolną część, bo ona będzie kolorowana tym Rainbow Colors brązowym, to jeszcze tam lekko wzbogacę właśnie, czy też wzbogacę, dodam takich efektów opalizujących właśnie tym woskiem. No, nie mogę trafić. Cast Bronze, tego, którego w sumie najczęściej używam w swoich pracach. Fajny efekt robi. No i zaraz zobaczymy, jak to mi będzie szło. To sobie odłożę. Ok. Więc tak, mamy ten Graceful Mint Golden. Zaraz zobaczymy. Rozcieram trochę na palec. O, fajnie. Fajny efekt będzie. Trochę, żeby właśnie on fajnie tak opalizuje, więc będzie fajny efekt. Dodatkowy, jak gdyby warstwy tych kolorów po prostu będą razem na siebie nachodziły, jak gdyby. Może nie wyszło to tak, jak bym chciał idealnie, ale będzie też inaczej, ciekawie trochę. Nie do końca wychodzi mi takie cieniowanie właśnie, jak gdyby kilkoma takimi samymi odcieniami, ale chyba tutaj nawet wyszło mi to całkiem ciekawie. O, dobra. Palec jest brudny. Zaraz będzie trzeba go doczyścić, ponieważ ten wosk ogólnie dosyć szybko wysycha. A jak wyschnie, to już jest naprawdę ciężki do zmycia. Chusteczki nadbliżane są do tego celu najlepsze. I zobaczcie, ile koloru jeszcze, ile zostaje na chusteczce. Naprawdę wydajne są te tusze, ale tak naprawdę z tego palca jak gdyby nie da się tego całego tuszu, tego całego wosku zużyć, bo on już tam później jak gdyby traci. Można by to gdzieś rozcierać na jakichś tagach na przykład, żeby nie tracić tego, ale w sumie on jest tak wydajny, jest go tak dużo, że... No i teraz nie wiem, czy to będzie... O, na pewno widać na tych paprotkach, prawda? Że te krawędzie są jaśniejsze i bardziej opalizują. I te listki i gałązki też w niektórych miejscach, także widać. Tu jest trochę tego koloru, tu trochę innego. I teraz co? Może trochę tła rozjaśnimy. Rozjaśnimy może nie tak, nie do końca. Tym właśnie woskiem Golden Light. W sumie mało go używałem do tej pory, ale właśnie to, co się różnią te woski trochę, to tak trochę konsystencją, czy może jest to kwestia warunków, w jakich były przetrzymywane, czy może ciężko mi powiedzieć. Ten naprawdę tak fajnie, delikatnie, ładnie się rozciera. I rozjaśnimy tutaj gdzie niegdzie. Nadamy złota trochę.
tutaj góra to na rzeźbie było wszystko. Teraz zajmiemy się dołem, czyli tym brązem, który chciałbym tutaj nałożyć. Ale najpierw bym chciał go trochę rozpuścić wodą. Zresztą to jest taki proszek, który tak naprawdę właśnie rozpuszcza się wodą. A nie wiem, czy to będzie. Miałem malować tą drugą część na brązowo z tą farbą Aeda Paint Rainbow Color, ale okazało się, że ona jest taka dosyć mocno transparentna i no i nie pokrywa tak, prawda, tego zielonego, które zostało po tamtym farbowaniu, więc stwierdziłem, że pomaluję to może takim trochę bardziej opalizującą farbą Stamperii Acrylic Color Acrylico Bronze. Już co jakiś czas używam też go do jakichś tam swoich projektów. No i postanowiłem, że pomaluję, co prawda to będzie na pewno dużo bardziej intensywny kolor, więc może później złagodzę to jeszcze lekko białym gesso. Zobaczymy jak to wyjdzie. Może za dużo dałem, bo jest ona dosyć mocno wydajna. Spód pomalowałem właśnie tym brązem. Jak widać, jest on właśnie, jest to trochę jednak za mocny ten brąz, za bardzo kontrastuje z tą zielenią. Tutaj widać. No i teraz chciałbym trochę złagodzić jak gdyby ten kolor takim przetarciami gesso. I teraz zobaczymy, czy to się uda, czy jednak będzie trzeba może jeszcze jakoś nakładać kolejną warstwę albo przetarcie, albo może wosku później jeszcze trochę użyję.
Teraz tak to wygląda. Na pewno więcej zobaczycie na zdjęciach, które później opublikuję. O, tutaj fajnie widać właśnie, jak ta krawędź się błyszczy. I teraz tak. W sumie myślę, że to będzie wszystko. W środku zostanie tak, jak jest, a to zostanie też tak, jak jest, ponieważ tu już tych mediów, tego wszystkiego i tak już jest dużo. Efekt fajny dosyć robi, tutaj te złote przetarcia też fajne. No ten brąz, tak jak jest, być może jeszcze tutaj lekko powierzchnię podstępluje, a tu już zobaczycie najwyżej na zdjęciach, które później dołączę do filmu, na koniec filmu zazwyczaj dołączam też zdjęcia. Także mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Cześć!